SDF Makros. Valkyria WF-1S firmy Yamato w skali 1 do 48. Transformacja z trybu Greylock w tryb Batroida. Przemiana naszego Greylocka do formy humanoidalnej. Zaczniemy od dołu. Czyli prostujemy nóżki, przynajmniej tak częściowo. Na razie tyle starczy. Te kolanka możemy na razie zostawić w takiej formie, jakie są. Nie przeszkadzają nam tam. Ok. Co teraz mogę zrobić? A tak. Trzeba, łapiąc za mniej więcej okolice dysz, wyczepić te elementy trochę do góry. Tak poluzować je. O. Tak samo z drugiej strony. O, i tutaj widzicie ten cały zawiasik. To są, to jest oś, na której znajduje się nogi. I cała ta oś idzie do tyłu, więc teraz w tym miejscu wyczepiamy nogi od reszty ciała. O, mniej więcej tak. Teraz nogi idą sobie tutaj. Tutaj już możemy od razu wyprostować, jak należy. Tak samo tutaj. Mamy takie coś, ale już niedługo. Teraz należy zrobić coś takiego. Podnosimy ten element i wpychając palec w ten otwór, podnosimy klapkę. Klapkę pod... Tak robimy. I teraz głowa naszego Batroida, kto może widzieliście na zdjęciach. Jeszcze nie ten etap. Tak. Chciałem od razu iść na skuśkę, ale zrobimy to inaczej. Jak widzicie, tu jest od diabła część, więc wszystko trzeba robić powolutku, spokojnie. W takim razie, co teraz chcemy zrobić? Ten element i ten element to dwie różne rzeczy, więc musimy je lekko poluzować. O, z drugiej strony już się tak... O. I teraz, jak patrzcie, co się stanie. Teraz opuszczamy dziób i to się będzie rozsuwało. O, tak, rozsunął się tak bardzo ładnie. Teraz musimy zająć się tym czarnym elementem, który wystaje na spodzie. Jest to owiewka, którą musimy wypchnąć do przodu, by w trybie robota zakrywała kabinę pilota. Niestety, jak widzicie, nie jest to zbyt łatwe, ale... O! I teraz możemy całą tą część nałożyć na kabinę pilota. Teraz głowa robota. Spróbuję to pokazać jakoś bardziej wizualnie. Głowa robota obraca się o 90 stopni. Mniej więcej tak. Teraz musimy zrobić takie coś. Podnosimy. O! Jak widzicie, jest to niezły bałagan. I podnosimy lasery i obracamy całość, łącznie z tym szarym elementem, to jest bardzo ważne, o 180 stopni. Co nie jest łatwe i trzeba uważać, jak się to robi, ale ja mam już wprawę z tą figurką, więc wiem, co robię. Podnieśmy sobie trochę to, żeby było łatwiej. Mamy taką dziwną paskudę. Ale zaraz spróbujemy coś z tym zrobić, więc teraz musimy iść jeszcze na chwilę na dół, gdzie podnosimy tą część, tą klapkę w tą stronę. I tu są takie, być może widzicie, dwa małe kółka. O, już jedno się wsunęło. Właśnie, które trzeba wsunąć tam na sam dół. I teraz ta oś połączy się z klapką, którą przed chwilą otworzyliśmy. Czyli teraz element A wchodzi w element B. Mniej więcej. O, widzicie, tutaj się zrobiło tak.
Trzeba to zablokować w pozycji zamkniętej. Mamy takie coś. Ustabilizowała nam się okolica klucza dla robota. Więc teraz możemy zająć się stabilizacją góry. Wiem, że robię to trochę nieporęcznie, ale mimo wszystko transformery to moja domena. To jest pokrewne, owszem, ale... Teraz wracamy na chwilę do poprzedniego ustawienia, bo nie zrobiłem rzeczy, które jak się okazało jest całkiem... Nie jest jakoś specjalnie istotna, ale jest to raczej rzecz estetyczna, czyli podnosimy te dwa małe coś. Już za drugim razem nie ma zamiaru się cackać, zrobimy to za pomocą otwieracza do kopyt, który zawsze warto mieć w pobliżu, gdy się robi takie rzeczy. O, i teraz. Teraz wszystko. Razem spróbuję wam pokazać lepiej, jak wchodzi jedno w drugie. A Jezu. To naprawdę nie jest łatwe. O Boże. Ja jednak zostaję przy transformerach. To jest znacznie prostsze. Powstało nam takie coś wreszcie. I teraz już wszystko jest w porządku. Mniej więcej. Teraz możemy głowę naczepić na miejsce. Naszła. I teraz jako taką formalność te elementy po prostu naczepiamy na takie malutkie bolce, które są tutaj. I jeśli nie chcesz wejść, to znaczy, że trzeba docisnąć trochę. Ok, wyszły, czyli teraz zostaje nam skrzydła. Tak, i ostatnia kwestia, czyli chowamy antenkę, już zbliżam się do końca. I teraz tak. Tu jest taki mały haczek. Nie wiem, czego widzicie. Który musimy naczepić na ten element, żeby się jakby trzymał. Ok, czyli teraz już nam zostaje tylko wyprostowanie ramion. Tak, to już są takie kosmetyczne rzeczy. Tak, tak, tak. Teraz już tylko podnosimy jeszcze troszeczkę te elementy. Stabilizujemy figurkę. I prawie skończyliśmy. Natomiast został nam jeszcze taki mały element. To są takie małe zaślepki, którymi traktujemy dyszę, znaczy wejście powietrza. Jest to o tyle istotne, że w serialu właśnie, kiedy myśliwiec zmieniał się w tryb Batroida, te elementy jakby się wysuwały, ale nie udało się tego odzwolować, więc są po prostu doczepiane tutaj. Więc po sporych męczarniach udało nam się. WF-1S w trybie Batroida jest gotowy.